Jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich wrzutkowców w całej historii tego sportu. Kiedy przebojem wdzierał się do krajowej czołówki, miał niewiele ponad 15 lat. Po swój pierwszy tytuł krajowego czempiona sięgnął, gdy miał 19. Wówczas także wywalczył swój pierwszy brązowy medal mistrzostw świata. Rok później na wypełnionym po brzegi chorzowskim gigancie, rozpoczynając swój udział w finałach indywidualnych mistrzostw świata, to zaczął tej listy, to do 30-latek stanął przed szansą wywalczenia tytułu mistrza świata. Do sensacji jednak nie doszło. Niezawiniony upadek pozbawił go tytułu, ale wywalczone wówczas trzecie miejsce i tak było ogromnym sukcesem. Zwyciężył wówczas Jerzy Sztakiel, drugi był Adam Mauser. Olbrzymi talent, pracowitość i wola walki sprawiły, że w roku 79, gdy na tym samym chorzowskim torze legendarny już wówczas Mauser sięgał po swój szósty tytuł mistrza świata, na nieco niższym stopniu podium stanął właśnie Zenek. Miał wtedy 26 lat. Ten właśnie stylistowski tytuł był, jak się okazało, jego największym sukcesem. W tej karierze aż 23 razy uczestniczył w finałach mistrzostw świata. 9-krotnie w finałach drużynowych, zdobywając 5 medali, 4 brązowe i w 76 roku w Londynie na White City srebrne. W 6 finałów mistrzostw świata parł 34 medale. Jeden srebrny wywalczony w Krysku z Edwardem Jantarzem w 80 roku i 3 brązowe. Ma w swojej kolekcji 11 medali mistrzostw świata, ale tego sam bardzo żałuje, pragnie tego najcenniejszego, złotego. Jest za to jednak swoistym rekordzistą w historii krajowego żużla, bowiem jak nigdy dotąd 5-krotnie zdobywał tytuł indywidualnego mistrza Polski i 3-krotnie triumfował w turniejach o złoty kart. W roku 1985 wraz z Grzegorzem Witowskim walczył swój ostatni tytuł mistrza kraju w parach klubowych. Większą część swojego życia spędził w Gorzowie, ale zdobywał również punkty dla gdańskiego Wybrzeża, mądłowskiego Hackney i Sheffield. Tą niezwykle ciekawą żużlową karierę zakończył 9 lat temu. Niedawno porzucił Wybrzeża do rodzinnego Gorzowa i z sukcesami prowadzi jako trener zespół miejscowej stali. Jak widać, wiele ma do przekazania żużlowej młodzieży. Obecnie ma 42 lata i jeszcze sporo zapału. Skromny, pogodny, ale nieco zamknięty w sobie. Jest uznanym autorytetem nie tylko w krajowym żużlowym świecie. I właśnie Zenonowi Plechowi, czytelnicy tygodnika żużlowego, nadali tytuł żużlowca 65-lecia. Dla niego ten tytuł był zaznaczony ze złotym medalem, którego brak mu w kolekcji.